Cześć. Zgodnie z zapowiedziami z poprzednich materiałów prezentuję dzisiaj zlecenie transportowe, a właściwie jego wzór, bo jest to fikcyjny, że tak powiem, dokument. Wszelkie dane zawarte w nim są fikcyjne. Taka trasa nigdy nie miała miejsca, ani takie zlecenie nigdy nie miało bytu. Wzór jest tego zlecenia, jest z programu SPID. Dlaczego wybrałem akurat ten program? Ponieważ zlecenia generowane przez ten program są dosyć czytelne. Łatwo znaleźć informacje, które są nam niezbędne do rozliczenia sobie takiej usługi czy tam transportu. Zanim jednak przejdę do omawiania, co na tym zleceniu jest, opowiem co nieco o programach spedycyjnych, które tworzą między innymi takie zlecenia, ponieważ te programy nie tylko są do tworzenia zleceń i katalogowania zleceń, czy tam wpisywania zleceń, ale mają również bardzo dużo różnych innych funkcji i wspomagają nie tylko dział spedycji w firmie, ale wspomaga również inne działy. Taki program. Po wklepaniu sobie w przeglądarkę internetową SPID, bodajże klikłem chyba drugą pozycję losowo, bo pierwsza tam chyba była jakaś reklama i wyskoczyła mi taka strona. Nie wiem, czy to jest ta firma, z której prezentowałem wcześniejszy wzór zlecenia. Aczkolwiek dotyczy właśnie tego, o czym będziemy mówić, czyli takich usług dla transportu, dla realizacji transportu. Jest to strona losowo wybrana przeze mnie. Nie łączy mi nic z firmą Interlan. Po prostu wybrałem ten program, znaczy tą stronę, po to, żeby pokazać, co taki program może nieść dla przedsiębiorcy, dla firmy transportowej. I mamy obsługę zleceń, czyli to, co wcześniej wspominałem, po prostu mamy wystawianie zleceń, bądź też tam wpisywanie zleceń w ten program, zarządzanie taborem własnym i kontraktowym, czyli coś już więcej, zaczyna program, że tak powiem, wspierać dział floty w firmie, czyli ludzi, którzy zajmują się stanem technicznym pojazdów, aby wszystko tam było ok. Spotkałem się z programami, które mają bardzo rozbudowane funkcje i no, można było sobie naprawdę bardzo dużo informacji wprowadzić o posiadanym taborze, czyli począwszy od masy pojazdu, rozmiaru opon i tak dalej. No wszelkie informacje, które były potrzebne flocie do zarządzania taborem, można było sobie w takim programie uzupełnić. I tu mamy właśnie, widać, że ewidencję taboru, ewidencję kierowców, z uwzględnieniem zasad zatrudnienia i wynagrodzenia. Czyli program również, że tak powiem, niesie sporo dla działu kadry, bo mamy wynagrodzenie i zatrudnienie, czyli dział kadry. Dalej mamy finanse, czyli księgowość. Bardzo często właśnie przedsiębiorcy decydują się na takie programy, ponieważ wspierają dział księgowości. Te wszystkie zlecenia są pokatalogowane, przypisane do konkretnego kontrahenta, do konkretnego przewoźnika i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ułatwia taki program późniejsze fakturowanie. Co mamy dalej? Rozliczenie kosztów, integracja z systemami zewnętrznymi, mapy cyfrowe, telematyka, programy finansowo-księgowe. Telematyka, czyli to, co jest zamontowane w ciężarówce. W ciężarówce jest zamontowany taki komputer pokładowy. Coś więcej na ten temat można się dowiedzieć w jednym z moich filmów na moim kanale. Link jest w opisie. Nie będę się rozgadywał. W każdym razie, jak widać, ten program ma możliwość powiązania z telematyką. Jakieś przekrojowe raporty, przypuszczam, że można coś sobie wygenerować, jakiś raport w Excelu bądź tam w PDF-ie. No jak już mamy dane w Excelu, no to coś tam zawsze można z tego zrobić. Dalej mamy automatyzację, usprawnienie procesów. Wycena zleceń z wykorzystaniem cenników, czyli zapewne można sobie jakieś tam zaczytać cenniki i zrobić sobie jakąś tam wstępną wycenę. Fakturowanie, czyli to, co wcześniej wspominałem, program taki wspiera dział fakturowania i księgowości, wyliczenia wynagrodzeń, czyli dział kadr, komunikacja z kierowcą. Oczywiście każdy program taką funkcję oferuje. Mało tego,
otrzymujemy zlecenie transportowe, które pokazywałem wcześniej, wpisujemy wszystko sobie w taki program, czyli gdzie się ładujemy, adres, gdzie się rozładowujemy, przydzielamy do ciężarówki i jednym przyciskiem send to driver, czy tam send to truck, i jednym ruchem, jednym kliknięciem mamy wysłane do kierowcy całkowity adres załadunku, całkowity adres rozładunku, rozmiar towaru, wagę towaru i tak dalej. Wszystko, całe dane dotyczące jego zlecenia można wysłać jednym przyciskiem. Programy takie coś oferują. Nie wiem, czy akurat ten, czy oferuje taką funkcję, aczkolwiek spotkałem się właśnie z takimi programami. Za jednym zamachem mamy często połączone również z nawigacją, czyli automatycznie mu się w ciężarówce ładuje do nawigacji, automatycznie mu ładuje adresy. Także bardzo fajne rzeczy. Postęp techniki, nie ma co się dziwić. Obsługa niezgodności, reklamacji, mechanizmy automatycznego powiadamiania, czy jakieś alerty o istotnych zdarzeniach, dokładnie. Planowanie pracy kierowców, zarządzanie taborem, czyli taki już dział dyspo, troszeczkę też. Automatyczna rejestracja kart drogowych, planowanie urlopów. Co tu mamy jeszcze? Rozliczanie i nadzór nad kosztami. Rentowność pojedynczego zlecenia, czyli wyliczyć sobie po prostu zysk na jednej trasie. Delegacje, diety, polisy. Polisy, czyli dział floty właśnie. Zarządzanie oponami, to tak jak wyżej, rozliczanie palet. Jest tego sporo, jak widać. Także można powiedzieć, że wybrany program losowo. Przypadkowy, bym powiedział. Po prostu po to chciałem to wskazać, aby pokazać, co taki program niesie, co taki program może dla firmy transportowej korzystnego wprowadzić. Myślę, że są to jakieś koszty, zakup takich programów, rzeczy związane z informatyką i tak dalej, nie należą do tanich rzeczy. Myślę, że tam jakiś tam koszt takiego programu jest. Myślę, że jeśli byśmy mamy jakąś wysyłkę, powiedzmy 5 wysyłek miesięcznie, czy tam 5 transportów, które musimy sobie rozliczyć, skatalogować, wyfakturować, to myślę, że taki program jest zbędny, ale gdy efekt skali zaczyna, że tak powiem, rosnąć, no to chyba taki program jest dosyć korzystnym rozwiązaniem, dlatego firmy się po prostu nie decydują i jest konieczny, można powiedzieć, w niektórych przypadkach. To by było na tyle. W kolejnym materiale będę opowiadał o zleceniu, co na tym zleceniu, które tam wcześniej pokazywałem na samym początku, się zawiera, jakie tu mamy informacje. Na dzisiaj dzięki, do następnego. Cześć.